Witam Państwa bardzo serdecznie na uroczystości poświęconej rocznicy niepodległości naszego kraju i tą uroczystość rozpoczniemy tradycyjnie od hymnu. Do hymnu. Odzyskanie niepodległości przez naszą ojczyznę. Jak Polska długa i szeroka, obchodzimy dziś Narodowe Święto Niepodległości dla upamiętnienia 93. rocznicy odrodzenia się państwa polskiego po latach zaborów i niewoli. 11 listopada to najważniejsze polskie święto, podczas którego wyrażamy dumę z tego, że przynależymy do wspólnoty Polaków, że jesteśmy całym sercem przywiązani do ojczyzny i jej tradycji. Święto to symbolizuje nasze największe zwycięstwo, jakie odnieśliśmy po 123 latach germanizacji i rusyfikacji. W 1918 roku wraz z zakończeniem I wojny światowej spełniły się marzenia i sny o niepodległości pokoleń Polaków, uczestników powstań narodowych, kościuszkowskiego, listopadowego i styczniowego, zesłańców syberyjskich, dzieci szkolnych protestujących w obronie języka ojczystego, a także wielu innych członków naszej wspólnoty narodowej, którzy oddani byli bez reszty w utrzymaniu polskości, by znów Polska była Polską. 11 listopada to również wiekopomna data w dziejach naszego miasta. 760 lat temu Książę Polski Przemysł I nadał Kostrzynowi przywilej prawa miejskiego. Stało się to w dzień świętego Marcina na Zamku Pobiedziskim. Od tego momentu Kostrzyn wkroczył na drogę samorządności i zaczął się rozwijać. Przezwyciężając różne wypadki dziejowe, przetrwał jako miasto o bogatej historii, z pokaźnym dorobkiem lat współczesnych i pomyślnymi perspektywami na przyszłość. Szanowni Państwo, ten wyjątkowy dzień, dzień, w którym zbieramy się na Kostrzyńskim Rynku, jest też okazją, aby z tych okazji, o których wspominałem, złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia. Dzisiaj cieszymy się, bo to jest jedno z niewielu wydarzeń, gdzie spotykając się, możemy sobie te życzenia radośnie przekazać. Chcę również podziękować chórowi, dzięki któremu w podniosłym, uroczystym, a także patetycznym nastroju możemy spędzać dzisiejsze święto. Szanowni Państwo, proszę przyjąć najlepsze życzenia. Z kolejną wiązankę kwiatów złoży Związek Kombatantów. Thank you.
Teraz nasz chór, nasi goście zaśpiewają piosenkę dedykowaną specjalnie mieszkańcom naszego miasta z okazji nadania praw miejskich. Dzisiejsza uroczystość rzeczywiście dzięki naszym gościom z Poznania, chórowi nauczycielskiemu oraz nowo powstającej, bo ona jeszcze nie powstaje, ona cały czas się rozwija i uczy. Orkiestrze, która działa przy Ośrodku Kultury w Kostrzynie. Brawo, brawo, brawo. I która zaprasza w swoje szeregi wszystkich, którzy chcieliby muzykować, którzy już umieją muzykować albo chcieliby się nauczyć muzykować w swoje szeregi. Ja dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję Państwu za przybycie na tą uroczystość. Życzę miłych świąt, miłego weekendu. Tam w oddali, proszę Państwa, przyjechał do nas również dzisiaj rycerz Kostro. I z tego co wiem, tradycyjnie rozdaje rogale, także... Kto z Państwa ma ochotę, zapraszam do naszego legendarnego rycerza Kostra. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Moi drodzy, chór śpiewa jeszcze drugą piosenkę o Kostrzynie. Maleńki Kostrzyn na mapie jest, to Kostrzyn, który 800 lat ma, następny tyle. Oh!
okulary były. Nie słyszał? Będziemy wywiad, będziemy. Dzięki, klucz. Marcyna, nie chodź. Michał, o co chcesz pana zapytać? Ja miałem cały worek, nie? Jak dawno rycerz Kostro jeżdża na swoim siwym koniu do kościoła? 19 lat. Wracamy. To ile już pan ma? A ile ma ten koń? 33 lata. A pan? A jak ma na imię? Dzibek. Dzibek. Ale imię. Ale jesteś wreszcie. Kuń, a on jeleń. Teraz przyjedzie Wicher, będzie sesja na początku. No. Tak. Aby jeszcze sobie pochodził. Dziękuję bardzo. Eska, tak? A zyski?